Kolęda Cicha Noc zainaugurowała parafialny przegląd kolęd i pastorałek w Chumniskach, który został poprowadzony przez Magdalenę Chmielewską i Adriana Gdulę. Przybyłych gości przywitał burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, wyraził radość ze wspólnego spotkania z mieszkańcami, a także złożył życzenia noworoczne. W imieniu proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa księdza doktora Juliana Tarnawskiego do wysłuchania kolęd i pastorałek mieszkańców zaprosił ksiądz Przemysław Macnar. Jaka idea przyświeca przeglądowi kolęd i pastorałek w Chumniskach? Czas Bożego Narodzenia jest takim szczególnym czasem, kiedy dzieci, młodzież tak od siebie zaczynają śpiewać. I zauważyłem to w szkole czy tutaj w kościele i zrodził się pomysł właśnie takiego festiwalu, takiego przeglądu kolęd i pastorałek właśnie w naszej miejscowości, w naszej szkole, w naszej parafii. Dlatego wychodząc z inicjatywą postanowiliśmy po raz pierwszy w naszej parafii zorganizować przegląd kolęd i pastorałek. Warto zauważyć, że udało się zaangażować wielu parafian. O, bardzo dużo, bardzo dużo. Jak dowiedzieli się, że coś takiego jest zorganizowane, przyszli sami, chcieli pomóc, pytali się, dopytywali się, ale i także pomogli również i finansowo, ale i poprzez wykonywanie chociażby aniołów, czy wykonywanie różnego rodzaju rzeczy, które potem stały się nagrodą dla dzieci, dla młodzieży biorących udział w tym naszym przeglądzie kolęd i pastorałek. Czy w przyszłym roku planujecie również kolejny przegląd? Myślę, że tak. Myślę, że pierwszy się udał i jak widzieliśmy, sporo osób wzięło w nim udział, dzieci, młodzieży, ale również i sporo parafian przyszło posłuchać tych młodych, utalentowanych osób. Dlatego myślę, że ten pierwszy przegląd będzie taką inicjatywą, czy stał się taką inicjatywą i mam nadzieję, że nie będzie ostatnim. Przegląd podzielony był na 4 kategorie wiekowe, a jego uczestnicy zostali poddani ocenie umiejętności wokalnych przez komisję w składzie. Ksiądz Przemysław Macnar, organista w parafii w Chumniskach Tomasz Drewniak, parafianin i organista w parafii Brzygłód Mariusz Wacek oraz finalista 7. edycji programu telewizyjnego Mam Talent Michał Szuba. Co komisja konkursowa brała pod uwagę, oceniając wykonawców? No to mogę się wypowiedzieć w swoim imieniu. Szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałem, że będę jakby odpowiedzialny za przegląd i ocenę. Ja osobiście oceniałem takie strony techniczne trochę. Nie jestem wokalistą, ale z niejednym wokalistą pracowałem, także patrzyłem na muzykalność, na to, czy słyszą rytm, czy mają pamięć do tego, aby te dalsze zwrotki kolęd się pojawiały. No jak sobie radzą w takich warunkach scenicznych, więc tutaj niewątpliwie mogłem jakby podpowiedzieć od siebie parę takich uwag dla każdego z wykonawców, ale każdy jest tutaj dla mnie wygranym. W takim razie jak kolędują mieszkańcy Chumnisk? Patrząc na dzisiejsze wydarzenie, no to chyba w każdym domu tutaj brzmią kolędy, co się cieszy. W ogóle patrząc na Podkarpaciu, bardzo fajne jest to, że ta tradycja jest podtrzymywana i kolędników można zobaczyć i w domach ta muzyka brzmi i to jest bardzo miłe.
czasie obrad jury Katolickie Zrzeszenie Młodzieży w Chumniskach przedstawiło film pod tytułem Bo tak. Finalnie komisja przyznała pierwsze miejsce w kategorii klas 0-3 Natalii Kędrze. Kolejno w drugiej kategorii klas 4-6 zwyciężyła Wiktoria Żelazko, zaś wśród młodzieży gimnazjalnej najlepiej zaśpiewała Sabina Kułak. Wyróżnione zostały także dwa występujące zespoły. Nagrody zwycięzcom wręczył burmistrz Brzozowa Józef Rzepka. Uciekali, uciekali, uciekali na osiołku przez pustyni żar, jak najdalej ukryć dziecię bezsenny ich skar. Uciekali, uciekali, uciekali na osiołku przez pustyni żar, jak najdalej, jak najdalej ukryć dziecię bezsenny ich skar. Jak gąbkę piękną i krótką, niech lśni latarnią w ciemności, niech krzepi serca otucho, póki opłatek zielony oczy łzą ciepłą na drzwi. Świat jeszcze nie jest stracony, świat nie do końca jest zły. Póki opłatek zielony oczy łzą ciepłą na drzwi. Świat jeszcze nie jest stracony, świat nie do końca jest zły. Świat jeszcze nie jest stracony, świat nie do końca jest zły. Na koniec gościnnie wystąpił duet Marty Bujalskiej i Michała Szuby.